Cześć moi drodzy, ja jestem Atreł, witam was w kolejnym odcinku z House Flippera. I chyba czas na nasze ostatnie zadanie tutaj. Jedną z księgi dokładnie, tak? Eryk Sobel, dom do odnowy, tak zajmiemy się właśnie tym domem do odnowy. Witam po śmierci mojej kochanej żony, sprzedałem nasz stary dom, który budził zbyt wiele wspomnień i decydowałem się na zakup nowego. Wymaga on odbudowy, trzeba w nim posprzątać, zamontować kalefery, to dużo pracy, sam nie mam siły na nic. Chcę jak najszybciej wyprowadzić się z starego domu, samo przebywanie w nim jest zbyt bolesne. Jednak żebym mógł się wyprowadzić, zakupiony dom musi być gotowy. Wraz z nowym domu zamieszkają dwie moje córki. Mamy pokoje, w których zamieszkają na jasnym błękit, to ich ulubiony kolor. Proszę pośpiesz się z remontem. Dobrze! Panie Eryku, nie ma problemu. Zadań mamy trochę. Ale nie ma tragedii, powiem wam. To już. Przedpokój zrobiony. Nie ma tragedii. Jest w miarę ogarnięty ten pokój. I te domy. Trzeba będzie trochę zamontować rzeczy. Dobra, zajmijmy się za tym okienkiem. Jedno, drugie. Elegancko, kaloryfer. To. Podłoga jest ładna, równa. Senny błękit. Teraz się malować. Szybko pójdzie, myślę. Białe ściany są wykończone, nawet będą mi pasować te światełka. Malujemy teraz po cztery ściany naraz, także jest fenomenalnie. Jak to idzie szybciutko, elegancko. Oj, nie potrzebuję, bo malowałem górę. Niepotrzebnie. Bo to zamaluję, albo nie. Kupię białej farby, bo odmaluję to z powrotem. Bo mi się nie podoba. Ale chcę zamalować tylko tą górę, o. To. Pyk, pyk. No i zostawić taką wnękę białą. Tam się odmaluję na biało zaraz. Chyba, że będę musiał zamalować wnęki też. To też może być taka opcja. A, zobaczymy. Tak jest, trzeba zamalować wnęki. No dobrze, niech będą wnęki zamalowane. Chaos. Jest. To mogę sprzedać? Mogę. Łóżko solid. Dobra, zakupujemy sobie teraz. Takie białe, tak? No dobrze, niech będzie. Biurko komputerowe. Malutkie takie. Krzesło biurowe. Krzesło biurowe. Szafa Charles. Już białe to białe. I komoda Mal. A tu taka biurka.
I pokój zrobiony. Idziemy dalej. Trochę ciasny korytarz jest. I coś się stało. A to są te drzwi kuźwa, te wąskie. Nie lubię. A przynajmniej śmieci są w workach, to trzeba przyznać, że jest fajnie. Roboty mniej, umyć okno w łazience, boże, w kuchni. Zrobione, idziemy dalej. Tu są też drzwi. Przejdę sobie tym przedpokojem do korytarza. Je posprzątać. Gdzieś mi śmieć ten tu. Tak jest, to był ten śmieć. No i chodźmy teraz tutaj. Też jest w miarę czysto. Fajny salon, duży, fajny. Znaczy jadalnia bardziej, salon jadalnia, no. Telewizora brakuje, ale mam piękne okno na podwórko. To wystarczy jako telewizor, kurde. Czy to jeszcze jest, co jest brudne? A, już. Okej. Okay. Ale wyczyścić okno. Kaloryfer zamontować. Wsiadł i dom będzie w gorszym stanie. A nie ma źle. Dobra, idziemy teraz tu. To wygląda na biuro. No, fajne szafeczki są. Wypucujmy to. A, ta szczota pucuje. Kurde, w promieniu mili chyba. Kaloryfer zamontować. Zamontuję go, tak? Nie. Okej. Cofa, wróć. I okiena. Jedno okieno, drugie okieno. Dobra, szybko idzie. Fenomenalnie. Mam jedną łazienkę. Pralka jest niebieska, też chcę niebieską pralkę. Zamontujemy sobie grzejnik. Nie było dużo roboty, znaczy nie ma dużo roboty w sumie z tym. No i już. Ale rozumiem, że po tym co gość pisał, no może nie mieć głowy. Się zdarza. Ładny kolor, kurde, ładny kolor. Umyję mu okna. Chyba tatusiowy pokój, bo duży. Chaos. Szarość i królewski błękit. A to zrobimy tak jak tutaj jest, wiecie co?
Wolę na królewski błękit. A reszta na szarość. Teraz te dwie ściany przynajmniej. Nie będzie taki poziom, czy układ kolorów jak jest tutaj już. Będę kombinował. Ale to maluje, kurde. A to na szarość. Te szare, proszę bardzo. Dawaj. Czy wnęki też? Chyba też. To też chyba na szaro pomalujemy. No. Coś mam za mało procent. Albo może nie. Dobra. Podwójne łóżko Hermes. Może być takie ciemne. Szafa Wira jest węgę. Czemu czarny jest pomarańczowy? Komoda mal podwójna. Nie makaron. I regał lim. Koło okna, w parapet, tak się wpasuje. O. Już, idziemy do kolejnego pokoju. Do tej łazienki. Daj mi mopa. Szybko idzie. I grzejnik. Dobra, łazienka jest. Idziemy tu. Szuruburu robimy. Też następny błękit, drugi pokój. Jeden jest taki, nie wiem, oddalone są bardzo te pokoje, powiem wam. Jeden jest przy korytarzu, zaraz przy wejściu, a drugi tutaj tak w głębi. No dobra, tak chcą, tak mają. I senny błękit. Ja mogę zostawić sobie tamtą farbę. Trochę by może taniej wyszło. Tam jeszcze trochę zostało tej farby, no dobra.
Pyku, pyk. Potem będzie to trzeba urządzić i będzie koniec zleconka. Pyk. Tak, to jest fajnie ten regał wpasowany we wnękę w ścianie. Fajnie, fajnie. Ja bym chyba już, jak już tutaj robił, to muszę jakiś taki kupił na zamówienie regalik, żeby tam na górę jeszcze tam dociepać. I wiecie, ręcznie robiony regał, pod wymiar. Pomalowany. Łóżko solid. Taki sam zestaw widzę. Nigdy nie lubiłem siedzieć tam do drzwi. Wyjątkowo frustrujące doświadczenie, powiem wam. Nie komódka, tylko komoda. No i jest gotowe, moi drodzy, także Enter. 45 tysiąca, ukończ. Używam jak na komputer. Zleceń żadnych już nie ma. Nawet nie chce mi się wejść na archiwum. To jedno sobie zrobię, to bo 99% mi zostało. Ale mówię, moi drodzy, koniec serii. Tak, to jest ostatni odcinek. Będzie na live, tak mi się wydaje. Na live'ach będzie może ewentualnie House Flipper któregoś pięknego dnia. Będziemy sobie właśnie domki budować, ale jeśli chodzi o YouTube'ową serię filmów, to będzie to już koniec. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, że było fajniutko. Obraz wisi prosto? W miarę prosto. Że było fajniutko. A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku nowej serii. Już mam mały planik, jak to by zrobić, co to by wrzucić za filmik. Ładna łazienka. Mi się podoba ta łazienka. Także no cóż, oczekujcie i zapraszam na inne filmy na kanale. Także dzięki i na razie.